Siemanko, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj będzie Miranda na konstruktach. Sporo kart z nowego dodatku. Z czasu odnowy mamy wzburzone golemy, tytany, nawałnicy many i 4 razy tytana potężnej eksplozji. Z wydarzeń 4 razy ścieżkę przodków, 4 razy powstanie łowcy ze światów, 36 kart. To jest talia złożona chyba przez Ibasa, on ją rzucił na Tulsy. I tam pisał, że ma całkiem przyzwoitą win ratio. Jakieś 80%. Okej, okay, tak. Ze stworów mamy 4 razy uczonego, księżycowego Feniksa, 4 razy zniewoloną harpię, 2 razy czarodzieja mentora, 4 razy tajemny strzelec, 4 razy rakszasa, 4 razy karmazynowy uczeń, 4 razy wzburzony golem, 3 razy tytan nawałnicy many, 4 razy tytan potężnej eksplozji Zephyria, Ariana. To tyle, jeżeli chodzi o stwory, zaklęcia to 2 razy masowe rozproszenie, 2 razy szybkość błyskawicy, 3 razy gniew burzy, 2 razy dezintegracja, 3 skoki w czasie i 2 budynki, węzeł żywiołów, który szczerze mówiąc bym usunął i dodał 2 zaklęcia, na przykład gniew burzy i dezintegracja choćby. Albo na coś innego. No tak czy siak na razie mamy na 59 kart, mamy tutaj 4-6-0 standard, no i widzimy się samomat na pol bitwy. Okej, okay, to lecimy. Z tą kosmiczną talią na tytanach. Co takiego? No, Masfar się trafił. Tata tytanów. Tata tytan. Jezus, co to chce? No dobra, niech będzie. On i tak... Pewnie do trzeciej tury niczego nie zagra, no chyba, że ma jakąś rakszasę teraz, czy coś w tym stylu. Ma rakszasa niestety. Tak, magia czy przeznaczenie? Co tu robić? Jak zwykle dylemat Morgana. Okej, okay, no to ja sobie pójdę w magię, tak tam strzelca tutaj. Przyblokuję się troszkę rakszasę, żeby swojego miażdżącego damage'u nie wbijał w Mirandzie. Palnia złota, to mówi tylko jedno, to jest talia na konstruktor. Ale co innego można grać na Masfar? Może jakieś OTK? Nie wiem. To teraz tak, może rakszasę sobie zagrać? Dobra, jeśli będzie rakszasę tutaj. Większa wersja rakszasy i następne duże 4 surowce to tak, albo tytan na wołnicy, albo karmazynowy uczeń w miejsce, to znaczy za rakszasą, tak żeby miał plus 1 do ataku i szarże. Cwaniaczek nie zaatakował, a to dlaczego? Skargusz, świetnie. To teraz to zagrać. Coś innego. 4. A może dwie harpie? Harpie byłyby spoko, chyba dwie. Jedną powiedzmy tutaj. Teraz jak to zrobić? Może wszystko poprzestawiać? Dać strzelca tu. Tutaj harpie, tu harpie. A tutaj zagrać w następnej turze karmazonowego ucznia. Tylko, że on może zaatakować tym krapiszczem i przestawi mi rakszasę, co nie będzie fajne. Come on. Dobra, atakuję, to nie ma sensu chyba. Musiałbym zabić tą golema. Dobra, niech będzie tak. Teraz tak, ta rakszasa pójdzie sobie do góry. To może jedną harpię nagram tutaj u góry? Żeby poszła na dół, jak zaatakuje tym czymś, chyba że on nie zaatakuje. No nie, dobra. Tak i tak. To można zaatakować, następna tura. Jestem ciekaw tylko, czy on tutaj gra blokadę dla magii. Trochę może być męczące, jak mi zabroni zagrywania pierwotnych kart. Za 6 generator.
Generator czy nie generator? Generator. No to dajesz w rakszasę, albo nie w rakszasę. Albo nie, w strzelca lepiej, o. Strzelca sobie, przedstawię sobie tajemnego strzelca. A tutaj zagram karman z nowego i będzie szarża. No ale gargulca chcesz tu zostawić, no come on, ziomek. Boże, naprawdę. Jesus Christ. Więc tak, najlepsze jest to, że on ma tego typu tutaj. Zabiję to i 4 damage dostaję. Zajebiście. Dobra, tak, to sobie zabijemy. Rakshasę w takim razie trzeba przestawić. Powiedzmy tutaj. To można zabić. I za co? I za 5 co tu zagrać? Tana nie zagram. Może tak? Okej, tak. No i tak. Dobra. Przecież tutaj... Nie no, to chyba niepotrzebnie przestawiłem. Trzeba by zostawić może miejsce na tego karmazynowego ucznia. Albo na tego. Świetnie, wyładowanie 3. Okej, mam 6 surowców. Tak, zagramy sobie tytana many tutaj. To będzie można zaatakować. No, mam wyładowania 2. W taki sposób. W taki sposób. O, i co teraz? Zabić tego gargulca? Przecież to jest bez sensu zupełnie. Tak, i co teraz? Będą sobie magii zakaz targetowania gdzieś? Powiedzmy, że zakaz targetowania tutaj na gargulcu. Nie, mi się wydaje, że ta pasywka generatora powinna być chyba znerfiona trochę. To jest przegięte strasznie. On powinien działać tylko raz na turę, a nie za każdym razem, gdy ginie konstrukt. Powinno być znerfione podobnie jak ten szaman kuźwa tego twierdzę, który zadawał za każdym razem temat, gdy ginęło stworzenie. Tak samo powinien być znerfiony ten generator, że tylko raz na turę zadaje taki damage. Bo tu za każdym razem, gdy ginie ten gdy ginie konstrukt, to działa pasywka tego generatora, to jest po prostu przegięcie. To jest nie do zrobienia, bez konstruktu to jest nie do wygrania, albo bez jakichś kurczę mas removali. Zwyczajne jakieś agro na stworach, to jest jakaś masakra dosłownie ta pasywka. Albo powinno zadawać mniej damage'u, albo raz na turę, albo z czterech na co najmniej 2 damage'u powinno zjechać.
4 damage to jest naprawdę masakra jakaś chrysta. Okej, okay, Miodzio, to co teraz? Mogę tak, użyć tego, stargetować tylko tego generatora, albo ewentualnie tu, tu i tu. Dobić go to, no bo całkiem spoko by było nawet. Tak. Coś takiego. Coś takiego. W sumie nawet nie dobrze. Nie powiem. Coś takiego, coś takiego. Boże, czemu nie zagrałem tego? No come on, naprawdę. Ja pierdolę, nie no. Miałbym podwójny atak to na tym tytanie przynajmniej. Dobra, no zobaczymy co za te 9 zagra. Jesus Christ. A przynajmniej mam skok w czasie. Jeszcze gra go tutaj, no to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie granie tego generatora w tym miejscu. Też lepiej tutaj było go zagrać. Już to bez sensu to chyba jest. Troszeczkę. To co, skok w czasie? Jest tak, co mogę zrobić? Tego mogę pacnąć. Gargulca, pac. Pac. Tego też. I to będzie 6 damage'ów w następnym turze, w sam raz. Okej, okay, tak. I może słowik. Skoro już jest. Zagrania. Jak to zrobić? Żeby mieć podwójny atak. Może to będzie 4 tylko. Oh, come on! Serio? Dobra. Tak. Tak czy siak, GG. No, zabawne to było, tylko troszkę za dużo błędów z mojej strony. Kolejny masfar, okej. Okay. I 3 skoki w czasie, no dobra, niech będzie, mam coś za jeden, to warto to zostawić. Coś takiego, tak, następna tura. No nice, mogę zagrać sobie zburzonego golema przynajmniej od razu. Harpia oczu, panie, powiadasz? Co tu robić? Może być z tym uczonym. Tak, tak. Agia i następna tura. Jakiś ciekawy masfar, zamiast kurczę jakichś konstruktów za 2 to on hardy gra. To ma sens. Jakby grał kurczę gargulce, to miałby problem, musiałby magię dodawać. Ale w sumie gra tego uczonego. Dobra. Co niech będzie to? Niech będzie to. To.
co? Zostawić tego uczonego tutaj, żeby ten 4 damage nie zgarnął. Magia. Tak, zakaz teleportowania tu. No tak, temperatura. No i... Nie będzie tak. Nie będzie tak. Tak. Co tu robić? Co tu mu zakazać targetować? Tak i tak. A za 3 nic nie masz, tak? Nie no, coś tam chyba chcę wystawić. Zobaczymy tego, co zrobiło na golem. To co by tu zagrać? Skok w czasie? Skok w czasie czy nie skok? Chyba tak. Tak. Tego się pacnie. Tego też się pacnie. Tego można przedstawić tutaj. Skok w czasie. A, tak. No to można zabić. Tylko teraz pytanie, jak to zrobić? Mam wybuch jeden albo wyładowanie. No tak, mogę tego zabić, ten dostanie z wybuchu. A i mogę mu 2 damage z Rakshasy wbić. To jest chyba lepsza opcja. Niż bawić się z wyładowaniem. I 2 damage temu wbijać. Chociaż z drugiej strony może to lepsze jest. Dobra, niech tak. Niestety dużo mam szansę go wykończyć. Okej. Okay. Znaczy, mam szansę go wykończyć, jeśli nic tutaj nie zagra. Ale pewnie coś zagra, żeby on przeżył. Jodzio. Czy to kolejny skok w czasie? Za 2 harpie jeszcze mogę zagrać. To może tak, ty panie idź tutaj, ty tutaj. Zagramy sobie kolejny skok. Pac. Nawet fajnie się tym gra na te tytany, Chryste. Prawda, jak nie ma generatora, to jest taki luz. Te skoki w czasie 3. Nieźle się to wszystko dobrało. No teraz to mam trochę problem. Strażnik wieków. Nie mogę go też targetować, poza tym i tak nawet nie mam czym go specjalnie stargetować. Mogę rzucić na niego dla zabawy chyżeś błyskawicy. Skok w czasie, to będzie 6 damage, 8. Nie, 6, bo ten zgon zaliczy. Co tu robić? Zabić go też nie mogę nawet z tym skokiem w czasie. Nie ma opcji. No, on ma 4 wyładowania chyba, nie? Zajebiście. Ciekawe, czy ma kolejne epiki na ręce. A, zadyszkę. To chyba same stwory zagram za dychę. To będzie 8 mnie kosztowało. Za 2 mogę coś jeszcze chyżej zagrać na kimś. Ma 2 wyładowania. Nie, może go bombardować tak po chamsku i tyle.
chyba tak zrobię. Tak. Zostało 6. To mogę tą chyżość zagrać na tym. Przestawić go tu, żeby przeżył. Albo skok w czasie. Ja bym miał tutaj damage. To jest 2, to jest 2. To jest 4, to i tak przeżyję. Przejdź sobie tutaj. Wyładowanie, tak? Tylko wyciszenie i takie tam pierdziele, no jakieś bzdury, za przeproszeniem. Dobra, tak. Okej. Chyba, że ma jakiś tam most, albo co on to może mieć? Most mnie i tak nie zabije. No dawaj, magu, graj coś, no. Doskonały ty tam, doskonale. I coś jeszcze. Zwyczajnie tutaj, dobra. Czy ja to mogę wykończyć z tym skokiem? To jest trzeci skok, tak? Dokładnie. 6, zostaje 5, Rakshasa i Harpia. Zabiję to. Jestem w stanie zabić tego Strażnika Wieków. To też w sumie jestem w stanie zabić chyba. Spoko, ze skokiem w czasie będzie git. Z pasywką, kurczę, tytana to będzie nawet... To będzie całkiem spoko. Tak. Tak. Zagrajmy ten skok. No i teraz co? Ten ma podwójny atak, tak? Nawet można to zrobić inaczej, można tak to zrobić. Tam może się tylko przemieszczać. No dobra, fajnie się strzela. Te tytany, nie powiem, naprawdę. To jak do kaczek dosłownie. Czego koleś nie zagra, to po prostu ginie. Teraz może być problem, bo się wszystkie skoki skończyły. Nie mam żadnego zaklęcia specjalnie przydatnego. Kolejnego tytana potężnej eksplozji. Może się uda jakieś kosmiczne kombo wykręcić z dwiema pasywkami tych tytanów. Generator i tytan. To gdzie? Tutaj? Tutaj? A ten tutaj? Ten mnie pacnie, to fantastycznie. Mogę mu 4 damage wbić. Mogę to wygrać? Nie, nie mogę tego wygrać. Czemu on to poddał? No come on, no serio? Co to się porobiło? Znowu jakiś autolus był, no... Może jak takie gry mnie denerwują, nie wiadomo o co kaman w ogóle w tym, Chryste. Dobra, no tak czy siak i tak bym to chyba wygrał, trochę by się trzeba było jeszcze może pomęczyć, ale... No tak, no wiem. Jakoś specjalnie nie przepadam chyba za tymi tytanami na tej Mirandzie. Wolę jednak chyba grać tytany na Masfarze. Nie mają może one jakiegoś kosmicznego win ratio. Są chyba lepsze trochę talie. Mam na myśli tego Masfara z tytanami. Chociaż też nie wiem, bo tam no nigdy nie grałem. Musiałbym złożyć nową wersję tych tytanów z tymi 4 epikami, bo nakupowałem w sumie chyba, nie wiem, czy mi chociaż jeden dropnął? Chyba mi jeden dropnął, a całe resztę kupiłem chyba za dzikie karty, już teraz nie pamiętam. Tak czy jak mam 4, więc można by złożyć jakiegoś fajnego nowego Masfara. Myślę, że tak zrobię niedługo i po prostu nagram kolejny odcinek, jakiś zrobimy. Zrobię jakąś tytany 2.0, coś w tym stylu, zobaczy się. A ta Miranda, no może być, no ponoć ma wysokie win ratio. Mi tym się grało no nawet spoko, tylko że ja sporo błędów w tym robię jeszcze. Musiałbym się rozegrać, trochę pograć tą talią, dużo nią nie grałem. Jakoś nie wiem, nie ogarniam pasywki tego tytana.
Ile sojuszniczy konstrukt niszczy po raz pierwszy w tej turze przyjazne? Przynajmniej jedno wrogie Boże stworzenie zadaje obrażenia od eksplozji. Zadając obrażenia od eksplozji zyskuje dodatkowe atak. No spoko. Nie, musiałby pograć Antalią trochę więcej, ale no. Gra się tym fajnie. Pytanie, co jest lepsze, czy Masfar, czy ta Miranda? No, Ibas w tym opisie swojej talii mówił, że problemem jest Masfar. Jak na razie to ja już każdego Masfara tą talią rozjechałem praktycznie, więc nie miałem jakichś większych problemów z Masfarem grając tą talią. Nie mam pojęcia, o co chodzi. No tak czy siak i tak chyba wolę bardziej grać Masfarem na konstruktach niż tą Mirandą. Chociaż tutaj te skoki w czasie są naprawdę niezłe. Zagranie skoku w czasie, chociaż jest to możliwe u Masfara, to w rzeczywistości jest chyba raczej nie do zrobienia, bo po prostu się tam magii nie leveluje. Chyba że ktoś, nie wiem, na siłę wrzuci jakiś krąg 9 i będzie coś kombinował. Tytany plus skok w czasie i krąg 9. Coś takiego próbowałem składać, ale naprawdę kiepsko się tym grało. Dobra, kończę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!